Targi turystyki i czasu wolnego to już stały punkt w kalendarzu imprez na mapie Wrocławia. 14. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych i Czasu Wolnego. Cel? Promocja turystyki, promowanie tego, co jest fajne, promowanie wolnego czasu, spędzanie tego aktywnie. Mamy też wystawcy na przykład z Etiopii, z Gruzji, więc tutaj jakby jest międzynarodowo. Mamy 409 wystawców z zagranicy, łącznie wszystkich jest 227, więc jest wszystko dla wszystkich, naprawdę polecam przyjść i spędzić tutaj parę godzin, na to trzeba się przygotować. Jednym z najbardziej obleganych przez turystów stoisk było to przygotowane przez gminę Syców. Ta zachęca do odwiedzin zarówno zalewów Stradomii Wierzchniej, jak i położonego tuż obok Arboretum. Tak, dokładnie, to jest coś, z czym chcemy się lokować, czyli produkt turystyczny blisko aglomeracji wrocławskiej, blisko trasy S8, typowo weekendowo, czyli przyjeżdżamy, spędzamy rekreacyjny czas, wyjeżdżamy. Nie chcemy być dzisiaj, bo wiemy, że nie stać na to, żeby przyciągnąć turystę na dłużej niż weekend, więc chcemy pokazywać zalew razem w połączeniu z Arboretum. Do tego przejazd do Sycowa i z powrotem. To jest produkt sobotnio-niedzielny, typowo weekendowy. W tym momencie, kiedy trudniej o to, żeby znaleźć i wygospodarować środki na dużo dalsze wyjazdy, chcemy to pokazać w ten sposób. COVID spowodował, że to miejsce pokazało się idealnie. Wykorzystaliśmy ten czas również dzięki imprezie Garmin Iron Triathlon, która pokazała to miejsce z całkowicie innej perspektywy. I dzisiaj właśnie przez pryzmat takiego wydarzenia jak Międzynarodowe Targi Turystyczne chcemy ten produkt pokazać szerszej, innej grupie turystów. Arboretum Leśne imienia profesora Białoboka w nadleśnictwie Syców jest oddalone o 50 km od Wrocławia, także dojazd nie stanowi żadnego problemu, najmniejszego. Mamy tam ponad 80 hektarów terenu udostępnionego dla turystów, kolekcję ozdobnych drzew i krzewów, także egzotycznych. W maju kwitną różaneczniki, w pozostałych sezonach także jesteśmy dość atrakcyjni pod tym względem, także zapraszamy. Jedną z promujących się atrakcji było także wrocławskie Kolejkowo. Tutaj chcemy pokazać na targach turystyki we Wrocławiu, czym jest Kolejkowo. Chcemy, żeby coraz więcej osób o nas usłyszało i odwiedziło nasz cudowny świat w miniaturze, który naprawdę warto zobaczyć. Mamy budynki z Wrocławia, Dolnego Śląska. Nasze makiety są także makietami fikcyjnymi, ale nawiązującymi do rzeczywistości, czyli do tego, co nas na co dzień otacza. Mamy wiele różnych scenek, ponad 4000 figurek. No i tutaj chcemy pokazać Państwu małą namiastkę tego, co można zobaczyć w Sky Towerze na co dzień odwiedzając nas w naszej siedzibie. A za pana plecami pioruny? Za moimi plecami pioruny. Tutaj też jest malutki przedsmak tego, co można zobaczyć na naszej wystawie stałej, bo jakiś czas temu uruchomiliśmy już naszą makietę deszczową. Nasze figurki mają malutkie parasolki, mają ubrane kalosze, peleryny przeciwdeszczowe i są przygotowane na prawdziwą ulewę, która spadnie na zaułek solny, czyli na jedną z naszych wrocławskich atrakcji turystycznych. Organizatorzy zadbali o różne kulinarne smaki. Dzisiaj kuchnia góralska, pan Wiesław Brublewski, prawdziwy góral spod samych gór, tradycyjna kwaśnica, tradycyjne żeberka, także myślę, że będzie smacznie, będą prażoki, będą moskale, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kuchnia niestety nie wegetariańska, nie wegańska, ta kuchnia jest jutro. Pan Dawid Budzik przez 3 pokazy, bo tyle wejść będzie miał w jutrzejszym dniu, będzie serwował kuchnię roślinną. Niedziela, ostatni dzień festiwalu kulinarnego Kuchnia Polska. 3 szefów kuchni z bardzo znanych restauracji, Pałacu Lisław, Piwnica Świdnicka i Karczma Górecznik. Kuchnia Polska, same specjały z tych miejsc. Czyli rozumiem targi turystyki i różne turystyczne pokarmy. Różne turystyczne pokarmy, dlatego że ja gdzieś w swojej filozofii pracy kieruje się smakami i ludzie powinni poznawać też miejsca poprzez smak, sensorycznie. To przypomina nam nie tylko przeszłość, ale także buduje jakieś relacje z ludźmi. Także bardzo zachęcam do turystyki kulinarnej, szczególnie po Dolnym Śląsku. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.